Słuchajcie, mamy niespodziankę. Mamy gościa na podwórku. Oj, Mania. Mania nauczyła się uwolnić ze swojego boksiku. I pewnie łazi tam już całą noc. Dzień dobry. Co pani tu robi? Halo? Co pani tu robi? Proszę do siebie wracać. Mania. Mania, wracaj do siebie dalej. No gdzie ty idziesz? Mania. Chodź, zapraszam. Dalej, Mania, zapraszam. Dalej do siebie już. Mania! Mania, chodź! Całą noc tu chodziłaś? Chodź do siebie. Zapraszam do boksu. No i musimy zabezpieczenia poprawić, bo Mania się nauczyła wybijać ten karabinek. Zresztą się nie dziwię, bo on jest cały pogięty już. My jedziemy, a konie wychodzą. Mania dzisiaj się sama wypuściła. Bramka startowa zostaje zwolniona. Incela, co to było? Boże. Dalej, dalej. Już tu nie stałam, tu już poszłaś gdzie indziej prawie. No to sobie konie dzisiaj będą tylko spacerować. By się chciała wykulać, ale nie da rady. Boże, co za zmarzlina. Co? No co? Sprawdzałam, czy kamera jest włączona. Nie mam nic dla ciebie. Ale zmarznięte, jak się strasznie chodzi. Boże. Matko kochana, straszne. Ale ja też tak chodzę, więc... To jedziemy. A jesteśmy sobie w Iwnie właśnie. I czekamy sobie pod halą. A tam na hali jest ten koń, którego przywieźliśmy i ma jakąś tam fizjoterapię. A już tu chyba z godzinę jesteśmy, jak nie więcej. Po drodze zatrzymała nas policja na rondzie, słuchajcie. Autentycznie gościu stał na rondzie. Dwóch ich stało na rondzie i ściągnęli nas ze zjazdu na rondo. Na rondo na taką boczną dróżkę. No i na szczęście nie mieli podstaw, żeby nas po prostu zatrzymać, więc była to jakaś tam, powiedzmy, rutynowa kontrola, no ale no, czepiają się na maksa ostatnio. Pewnie przed świętami to już w ogóle. Trzecia godzina czekania za koniem na treningu rehabilitacji. Tak wygląda. A tak naprawdę się dobrze bawimy. A jeszcze pompona. Witajcie! Ludziska, wczoraj oczywiście znowu nie było vlogmasa, bo my, można powiedzieć... Jesteśmy już zmęczeni, nie, chcemy święta! Chcemy święta, ale to nie dlatego, że nagrywamy vlogmasy i już jesteśmy nimi i zmęczeni, tylko jesteśmy
świętami. No i właśnie dlatego, że wczoraj spędziliśmy tam na tej rehabilitacji, przepraszam, fizjoterapii 3 godziny, jak nie dłużej. Siedzieliśmy w samochodzie, zimno było i w ogóle. To mnie dzisiaj dopadło takie zapalenie zatok od rana, że nie byłam w stanie w ogóle cokolwiek zrobić. No i teraz jedziemy znowu przewieźć jakiegoś konia. Nawet nie mamy jeszcze kupionej choinki, także może nam się uda nagrać, że ubieramy choinkę w ogóle. O ile w ogóle będziemy mieć w tym roku choinkę. Także teraz zabieramy jakiegoś konia tutaj lokalnie i potem będziemy mieć wolne w końcu. O, jest wielki. Ale nam się tu dzisiaj zrobiło brzydko. Wszystko zmarzło. O, brzydale. Ale tutaj macie błoto. No, na kolację będzie mysz. To się weźmie już te pudełka. Jest myszyk. jaki myszyk. No zawsze czekamy, aż one zjedzą ten mysz, żeby im zabrać te miseczki. Bo potem one sobie kopią je i są takie uświnione całe. No, takie dobre. Ty już zjadłaś, nie? Dobrze, mamy dzisiaj 3 oferty do otwarcia. Od razu mówię, że otwieramy 3, bo nie damy rady już dzisiaj nagrać nic więcej chyba na dzisiejszy dzień. Po prostu... Bliżej świąt, tym bardziej jesteśmy zmęczeni. Nawet nie zmęczeni, tylko po prostu zabiegani. Nawet nie mamy jeszcze choinki, tak jak powiedziałam wczoraj, i mamy jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Także myślę, że zrozumiecie. Ale może już jutro się uda normalnie wszystko ogarnąć, więc... Także lecimy. Mogę otworzyć pierwszą? Możesz. 19. No i wstążka! Jaka brązowa! I zauważyłem, że najpierw są, że są wszystkie wstążki małe danego koloru. No i potem jest dużo. I potem jest dużo. Co mamy tutaj? Wstążka! Nie, to piłka. Jest scrunchy! Ale fajne! Ale fajne! W ogóle tutaj na ręce mam to świąteczne i sobie je noszę. I dzisiejsza koperta. No i wstążki! Takie łososiowe. Ładne. Kolory ładne są. No, dzisiaj będziemy mieć górę smaczków. Pies leży zamknięty w swoim domku, bo była u nas dzisiaj koleżanka z Florkiem. Z tego były gwiazdki. Daj wszystkie tutaj. Była dzisiaj u nas koleżanka ze Florkiem i ze swoim resztą swoich psów. Piesia jest po prostu wykończona. O, z tego były takie ładne jakieś krążki. A to nie są takie ciastka takie. O. To schowamy. 21 miał skarpety i to pójdzie na później. No to będzie pony i to był 19, 20 i 21, nie? Mhm. 20 i 21 tu. Kucyki. Ue, jaki ładny Pegas. Dziewiętnasty stół. Szokobon. Szokobon. 19.
20 jest Tu. tu. Kinder Bueno, wow. 21 jest obok. Jest, serduszko. Dobra. Zobaczcie z czasem, jak ten kalendarz się niszczy. Wszystko Tu już ma poodpadało. powyrywane okienka w ogóle. Kochani, mam nadzieję, że się nie obrazicie na nas, że w sumie połączymy 3 dni w jedno dzisiaj, ale naprawdę wierzcie nam, nagrywanie vlogmasów i życie codzienne plus jeszcze praca, transport, ogarnianie wokół stajni, wokół domu i tak dalej, to jest naprawdę wyzwanie i tak powiem szczerze, że żeby to wszystko było codziennie o tej samej godzinie, codziennie jakiś dłuższy materiał czy coś, to byśmy chyba musieli tylko nic nie robić i nagrywać. No, ale W no tak ogóle niestety nie możemy. mieliśmy taką motywację na samym początku, żeby codziennie dawać vlogmas. I to o tej samej godzinie. I to chcieliśmy dawać w ogóle o 16:30, 16:00. Ale tak jak Alicja mówi, to jest po prostu ciężka robota, mając swoje konie i jeszcze jeżdżąc z innymi końmi. Więc po prostu nie daliśmy rady w tym roku nagrywać Codziennie. codziennie. Znaczy nagrywaliśmy codziennie, tylko Przez pierwsze że chyba 2 tygodnie. nie, ale ogólnie materiały w ogóle filmowe są z danego dnia tego samego jakby, tylko po prostu dzisiaj montaż będzie z 3 dni, no bo wcześniej nie dałam rady tego ogarnąć, a poza tym nie mamy jeszcze choinki, musimy jechać do księgowej przed świętami, musimy kupić jakieś zakupy przedświąteczne, żeby nie zostać bez niczego na święta i w ogóle, no, czas by musiał być ci z gumy i no, może dotrwamy do tego 24. Mamy nadzieję, że dotrwamy i będziemy mogli jeszcze przez te 3 dni stawiać codziennie jeszcze ten jeden vlogmas. Ale no, wybaczcie, że dzisiaj wyszło tak, że musieliśmy złożyć 3 w 1. Czy tak podobało, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się jutro.